czwartego porządku obrad. To jest opinia w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, druk nr 306. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego stosownie z pismem Urzędu Miasta Krakowa NL02-71-23-377-2013-RS z dnia 5 grudnia 2013 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. O opinię wystąpił Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Pani Zyczaki, krótko przybliżenie. Szanowni Państwo, Wydział Mieszkalnictwa zwrócił się do dzielnicy o wydanie opinii w sprawie najmu lokalu socjalnego. Lokal znajduje się przy ulicy Rydla 22. Zajmuje go rodzina składająca się z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci. Rodzinie wygasa już umowa najmu poprzednia, w związku z czym należało dokonać rozeznania odnośnie tej rodziny. Skargi żadnej do Rady Dzielnicy nie doszczegliśmy i nie wpłynęła żadna skarga. Były osoby z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na wizji lokalnej, rozmawiały z sąsiadem, spisany został odpowiedni protokół. Odwiedziły również tą rodzinę. Rodzina mieszka i zachowuje się w taki sposób, że nikt nie ma pretensji, czyli nie zakłóca spokoju sąsiadom. Dlatego też projekt uchwały jak załączenie. Opinia komisji? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad punktem porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z Panów Panu jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Jerzego o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.